W dzisiejszej e-Akademii Gildii Aniołów Biznesu zaprezentujemy historię firmy z Wrocławia, która postawiła na dystrybucję prasy elektronicznej, a nazywa się e-Kiosk. E-Kiosk zajmuje się dystrybucją publikacji, różnych publikacji w wersji elektronicznej. Naszym jakby korową działalnością jest dystrybucja czasopism w wersji elektronicznej, od tego żeśmy zaczęli. Natomiast jakiś czas temu zaczęliśmy ofertę rozszerzać o dodatkowe treści elektroniczne. Wystartowaliśmy z ofertą 10 tytułów zaledwie od 3 wydawców pochodzących. Do końca roku mieliśmy tych tytułów już 30, a do końca kolejnego roku 60. W tej chwili tytułów w ofercie jest ponad 200 tytułów prasowych. Mamy też 900 audiobooków i kilkadziesiąt e-booków. Tak dynamiczny rozwój oferty e-kiosku był możliwy dzięki śmiałym próbom pozyskania kapitału. Z początku próbowaliśmy oczywiście rozkręcić biznes samodzielnie. Było trochę pieniędzy, które pozyskaliśmy od prywatnych osób. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że konieczne jest wsparcie kapitałowe. W 2007 roku we wrześniu podpisaliśmy umowę inwestycyjną z funduszem IQ Partners. To był taki pierwszy taki strzał, który pozwolił dynamicznie rozwinąć zarówno portfolio, jak i technologię. Dzięki wsparciu ze strony funduszu inwestycyjnego udało się wprowadzić kluczowe zmiany, ważne dla przyszłości firmy. My w momencie zainwestowania pieniędzy bardzo szybko udało nam się przeforsować, aby spółka zmieniła nazwę z Digital Content na e-Kiosk, bo byłoby to według nas było to bardziej czytelne. Zastanowiliśmy się nad modelem biznesowym i tutaj udało nam się dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza, żeby zaryzykować i poszerzyć jak najszybciej ofertę produktów, żeby mieć maksymalnie wszystkie możliwe tytuły prasy cyfrowej. A druga, żeby poszukać klientów biznesowych, którzy są bardziej stabilni, bardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o budowanie przychodów spółki. Wspólne działania doprowadziły do pozyskania autoryzowanego doradcy, dzięki czemu mógł się odbyć bardzo ważny debiut. W 2009 roku zdecydowaliśmy się na pozyskanie kapitału poprzez emisję dla inwestorów prywatnych na giełdzie New Connect, w wyniku czego pozyskaliśmy znów 250 tysięcy złotych. Na rozwój, na powstanie nowego czytnika prasy, takiego innowacyjnego, który ma działać w środowisku przeglądarki internetowej. W międzyczasie pojawił się iPad firmy Apple, również korzystając z tych środków, które pozyskaliśmy za pośrednictwem giełdy New Connect. Stworzyliśmy czytnik na iPada. W tej chwili planujemy uruchomienie prac nad kolejnym czytnikiem dla platformy Android, a w przyszłości kolejnych. Równolegle do kwestii nieconnectowych składaliśmy wnioski o dofinansowanie różnych naszych projektów. Podpisaliśmy dwie umowy na dwa projekty. Jeden z programu 8.2, natomiast drugi z programu 1.4.4.1. Obydwa projekty przyniosły fundusze na rozwijanie systemu rozliczania z wydawcami i tworzenie nowych czytników e-prasy dla przeglądarek internetowych i iPada. W tej chwili podstawowymi naszymi czytnikami są dwa, jeśli chodzi o prasę, czyli e-Kiosk Reader, który instaluje się w systemie operacyjnym Windows, oraz czytnik na iPada. One działają w analogiczny sposób, czyli użytkownik dokonuje zakupu na naszej stronie internetowej i za pomocą czytników pobiera na swój komputer. Do niedawna na polskim rynku dominowali trzej główni gracze – e-Gazety, e-Kiosk i Nextu. Dzięki wsparciu IQ Partners mogło dojść do strategicznej fuzji. Jesteśmy w trakcie procesu przejmowania e-Gazety spółka ZOO. To jest firma konkurencyjna w stosunku do naszej, koncentrująca się do tej pory przede wszystkim na sprzedaży właśnie prasy dla rynku korporacyjnego. To jest dość nietypowa fuzja, bo nie łączą się dwie firmy bezpośrednio, tak jak to jest normalne, tylko tutaj ze względu na projekty unijne jedna firma przejmuje kontrolę nad drugą, emitując w zamian własne akcje, więc jeżeli wszystko ułoży się tak, jak planujemy, to za miesiąc e-Kiosk będzie w 100% właścicielem e-Gazet. Wydaje mi się, że to jest jedno z istotnych elementów, jest to, że taka fuzja spowodowała, że stał się jeden dominujący gracz na rynku polskim, który udostępnia e-wydania i e-booki.
Dla wydawców to też jest ciekawe, że te wszystkie swoje wydania mogą udostępnić, mając jedną umowę, a nie muszą w kilku miejscach być. Będziemy oferować pełne portfolio, jeśli chodzi o najważniejsze tytuły na polskim rynku. Dzięki połączeniu ograniczymy koszty rozwoju technologicznego, które w przypadku takich spółek jak nasze są niezwykle istotne. Ograniczymy koszty przygotowywania prasy w wersji elektronicznej. Konkurując ze sobą, dwie firmy zgadzały się na przykład na niekorzystne zapisy w umowach, które wymuszane były przez wydawców. Mamy nadzieję, że po połączeniu uda nam się chociaż minimalnie, ale zwiększyć realizowane marże, a także troszkę bardziej niezależną pozycję mieć na rynku. Ekios stał się bardzo ważnym graczem na rynku, co pomogło inwestorom z IQ Partners podjąć decyzję o wycofaniu się z pomyślnie rozwiniętej inwestycji. Teraz firma z Wrocławia będzie stawiała czoła nowym wyzwaniom. Staramy się być w każdej chwili gotowi na to, że na rynku może się pojawić jakiś duży gracz, który będzie chciał przejąć ten rynek, prawda? Natomiast dlatego też uważamy, że bardzo szybko powinniśmy się rozwijać. Powinniśmy cały czas tworzyć nowe technologie, rozwijać naszą technologię tak, aby pojawienie się jakiegoś dużego gracza na rynku nie spowodowało dla nas jakichś większych problemów. Niedawno zmieniliśmy całkowicie layout naszej strony. Został bardzo dobrze przyjęty przez użytkowników, czego wyraz dali we wzroście sprzedaży. Po zmianie layoutu naszej strony obroty nam skoczyło 15%, prawda? Wprowadzamy nowe czytniki. Niedawno uruchomiliśmy pierwszą wersję naszego czytnika na iPada. Za chwilę uruchomimy czytnik w przeglądarce internetowej, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli nic sobie instalować na komputerze. E-kiosk to dobry przykład na to, że wrażliwość na dynamiczne zmiany rynkowe, a także otwartość na współpracę z inwestorami może przynieść konkretne profity. Czekamy na zgłoszenia Waszych biznesplanów na stronie www.aniolybiznesu.org. Pomożemy Wam znaleźć Waszego anioła biznesu. Do zobaczenia!